Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym analizuję smart kontrakt wybranego projektu. Tym razem podjąłem się takiej wstępnej analizy dla projektu Reef Finance. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na swoim GitHubie tutaj pozwoliłem sobie przygotować taką checklistę, którą tak naprawdę każdy z was może wykorzystać w celu właśnie samodzielnej, wstępnej weryfikacji kontraktu. I tą listą właśnie tutaj będę starał się posiłkować podczas analizy kontraktu projektu Reef Finance. Ja tutaj za bardzo nie wnikałem tak naprawdę jaka jest funkcjonalność tego projektu, co on powinien tak logicznie, biznesowo robić, a czego nie powinien. Natomiast to na tym etapie w przypadku tego typu analizy kontraktu nie jest za bardzo potrzebne. Powiem, jakie są słabe, jakie są mocne strony tak przygotowanego kontraktu. Dzięki temu każdy z Was będzie mogło wyrobić sobie własną opinię na temat tego projektu. Jeśli chodzi o refinance, to przede wszystkim jest to kontrakt zweryfikowany na Etherscanie. Oznacza to, że kod źródłowy tego projektu umieszczony na blockchainie Ethereum odpowiada temu kodowi źródłowemu, który autor umieścił na Etherscanie. Dzięki temu mamy pewność, że działa on. Na dokładnie tej samej zasadzie, na której działałby kod, który tutaj jest czytelny. Jeśli chodzi o to, czy kontrakt jest zgodny, jest kompatybilny ze standardem RC20, to jak najbardziej jest on z tym kompatybilny. Jest to kontrakt tokenu, także jak najbardziej implementuje on właśnie. Tutaj widzimy interfejs IRC20 ze wszystkimi wymaganymi sześcioma metodami, funkcjami oraz dwoma zdarzeniami także pod tym względem kontrakt jest zdecydowanie kompatybilny jeśli chodzi o standard ERC20. Nie jest to kontrakt typu proxy także tak naprawdę w tym momencie nie ma możliwości aby zmienić jakoś funkcjonalność tego kontraktu zachowując jego obecnie pierwotny adres. Także to też jest raczej raczej dobra metoda. W miarę pewne jest to że bez zmiany adresu kontraktu nie zmieni się jego funkcjonalność, czyli nie ma możliwości, aby on nagle zaczął inaczej działać niż to, w jaki sposób teraz jest zaprogramowany. Kontrakt ten jak najbardziej pozwala na przekazanie własności, czyli osoba odpowiedzialna obecnie za zarządzanie tym kontraktem powiedzmy taki governance jest w stanie Spalić klucze, jak to się popularnie mówi, czyli przekazać sterowanie kontraktem do nikogo, czyli do adresu 0x0000, po to, żeby tym bardziej utwierdzić, że z tym kontraktem nic nie zostanie zmienione i na przykład nie zostanie wywołana funkcja mint, ponieważ kluczy prywatnych do adresu 0x00 na ten moment nikt nie posiada, także. W momencie kiedy te klucze zostaną tam spalone nikt nie będzie z tym kontraktem nic mógł zrobić. Jednak na ten moment nie jest to zrobione. Dlatego może przejdziemy płynnie do tego kto jest właścicielem tego kontraktu. To możemy sprawdzić właśnie też za pomocą Etherscana. I tutaj w zakładce Read Contract widzimy że ownerem czyli, czyli Adresem, który zarządza tym kontraktem, jest taki, oto adres, i to adres jest, jest to zwykły adres typu external account, external address, nie jest to multisig nie jest to żadne DAO, także tutaj jest problem związany z tak zwaną centralizacją w zarządzaniu, i to na pewno nie należy tego traktować jako plus, pomimo tego, że dosyć sporo projektów tak właśnie postępuje. Jednak, według mojej opinii, w żaden sposób nie, nie możemy tutaj mówić o decentralizacji tego projektu, pomimo tego, że jest on na dosyć dobrze zdecentralizowanym blockchainie Ethereum. Także tutaj ta, to zarządzanie tym kontraktem jest na razie w rękach jednego adresu, zarządzanego kluczami prywatnymi i ten adres tak naprawdę na ten moment może uruchamiać zaimplementowaną tutaj funkcję mintingu w dowolnym momencie, gdyż taka. Opcja nie została mu zabrana, klucze nie zostały spalone. I tak jak najbardziej jest tutaj zaimplementowana funkcja Mint, czyli oznacza to, że właściciel tego kontraktu może uruchamiać, może tworzyć nowe tokeny, tym samym zwiększając max supply tego tych tokenów w tym projekcie o dowolną ilość, i to tutaj jest widoczne w tym miejscu mamy funkcję Mint jest ona możliwa do uruchomienia tylko przez właściciela, o czym świadczy ten modyfikator only owner. Także ta funkcja umożliwia w tym momencie dowolne tworzenie tego tokenu. Kontrakt ten nie jest typu pausable, czyli nie ma możliwości na przykład zatrzymania, zablokowania handlu tymi tokenami. Poprzez jego posiadaczy, czyli nikt nie jest w stanie w dowolnym momencie przełączyć tego kontraktu, aby zablokować w jakiś sposób sprzedaż czy też po prostu wymianę tego, tego kontraktu, tych tokenów pomiędzy innymi użytkownikami. Co warto odnotować, to kontrakt ten nie posiada zaimplementowanej żadnej białej listy czy też czarnej listy, także żadne adresy nie powinny być tak naprawdę uprzywilejowane, jeśli chodzi o, o transakcje w zakresie tych, tych tokenów, i żadne, żadne adresy nie powinny również być w jakiś sposób dyskwalifikowane przed jakąkolwiek operacją wchodzącą w skład funkcjonalności tego projektu. Kolejna sprawa, kontrakt ten nie jest, nie pochodzi z generatora, czyli oznacza to, że ktoś tak naprawdę napisał go od początku, nie wytworzył go, żaden, nie wytworzył go żaden inny kontrakt. Natomiast jest on na tyle generyczny, na tyle powszechny, że tutaj śmiało można zaryzykować, że większość tych funkcji to po prostu clay z innych kontraktów. Chodzi mi o to, że ten kontrakt nie wyróżnia się niczym szczególnym, nie ma jakiejś. Innowacyjnej, zaimplementowanej funkcjonalności. Wszystko, co tu się dzieje, to nie jest nic nowego, bazuje to na po prostu gotowych schematach z innych kontraktów. Chociaż, chociaż o czym chociażby świadczą tutaj komentarze, gdzie część jest, część kodu źródłowego pochodzi z projektu YAM, część pochodzi właśnie z Compound'a. Także to jest potwierdzeniem tak naprawdę tego, co tutaj mówię. Kwestia tego, w jaki sposób właściciel tego kontraktu zasilił swój adres Ethereum, aby móc ten kontrakt aby móc ten kontrakt właśnie zdeployować na blockchain Ethereum. I z tego, co ja tutaj przejrzałem, co również można wyczytać na Etherscanie, kontrakt ten został sfinansowany z konta z giełdy Kraken, z centralizowanej giełdy, także ewentualnie. W zakresie jakichś, jakiegoś śledzenia, czy w zakresie spróbowania zweryfikowania, kto stoi za tym adresem, jest możliwość, aby poprzez giełdę Kraken pewnie to zrobić. I tak jak wcześniej wspomniałem, kontrakt ten jest zarządzany przez adres external, czyli przez zwykły adres, taki jak każdy z nas może sobie założyć zarządzany kluczami prywatnymi. Właściciel tego kontraktu jest również tą samą, powiedzmy, osobą, czy tą samą grupą osób, która odpowiada za deployment tego kontraktu, czyli za umieszczenie go na blockchainie Ethereum. Klucze, tak jak wcześniej wspomniałem, nie są spalone. Governance i na razie wszystko, co w zakresie tego kontraktu można robić, czyli ten, głównie ten minting, na ten moment jest sterowany przez adres właściciela, czy też przez adres, który deployował ten kontrakt. Co ciekawe, tutaj należy, należy, że tak powiem, zaznaczyć, właściciel tego kontraktu nie jest jego głównym hodlerem, czyli tak naprawdę przeglądając sobie strukturę hodlerów tego adresu, zobaczymy, że przede wszystkim tutaj na pierwszych lokatach są są tak naprawdę adresy giełd. Tu mamy jakieś zewnętrzne adresy typu external, czyli to, to też są adresy zarządzane przez klucze prywatne. Tu mamy jakiś smart contract, czyli tutaj to jest zarządzane albo jakimś multisigiem, albo jakimś DAO. Na dziesiątym miejscu zobaczymy, że mamy pierwszą pulę płynności na Uniswap. Jest to pula do pary Ethereum. I tutaj gdzieś dalej również mamy parę do. USDT też na Uniswapie mamy również pulę płynności na USDC. Ona jest tam gdzieś w dalszych fragmentach, w dalszej liście hodlerów. I tak naprawdę to wszystko, co można na ten moment o tym smart kontrakcie powiedzieć, krótko podsumowując. Kontrakt jest dosyć generyczny. Nie jest on tworzony z generatora, nie posiada żadnej innowacyjnej funkcjonalności, która w jakiś sposób by go wyróżniała spośród podobnych tego typu kontraktów. Kontrakt jest zarządzany przez zwykły adres typu external, czyli tutaj istnieje ryzyko centralizacji. Kontrakt nie jest kontraktem typu proxy, czyli nie istnieje możliwość zmiany jego funkcjonalności przy zachowaniu adresu tego kontraktu. I tak naprawdę to tyle, nie ma tu jakichś większych błędów związanych z bezpieczeństwem. Natomiast warto mieć na uwadze to, że ta centralizacja zarządzania tutaj jak najbardziej występuje. Dziękuję to wszystko, zachęcam do komentowania i do dzielenia się tym filmem z osobami, których może analiza tego kontraktu, tego projektu zainteresować. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam, cześć.